Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na kolejnym odcinku spotkania z naszymi franczyzobrycami. Dzisiaj z nami jest pani Ela Fluder. Tak. Witamy. Radziejów. Radziejów. Radziejów położone między Inowrocławiem a Włocławkiem, tak? Dobrze. Zgadza się. Dobrze kojarzę. Duża to jest miejscowość? Około 5,5 tysiąca mieszkańców. I to wystarczy, żeby biuro kredytowe się utrzymało w takiej małej miejscowości? No, jestem tam prawie 7 lat. Są też wioski dookoła, gdzie ludzie przyjeżdżają na jakieś zakupy, rachunki opłacić, więc jestem, utrzymałam się, pandemia mnie nie zabiła. To bardzo dobry przykład, będziemy o tym rozmawiać jeszcze pewnie nie raz dzisiaj. Dobrze, czyli 7 lat na rynku, specjalizujesz się w kredytach bardziej, czy w pożyczkach, czy miksujesz? Zawsze staram się klienta wprowadzić do banku, zobaczyć jego historię, żebym wiedziała, jak z nim pracować. Wiadomo, no, jeżeli nie sprzedam mu kredytu w banku, no to wprowadzam go do firm pozabankowych i nie wypuszczam go bez niczego, jeżeli taka jest możliwość. W ostateczności może zapłacić rachunki, jakie dostanie pożyczki. Dobrze, a powiedz mi, jak pozyskujesz klientów? Czy to jest, masz jakiś tutaj taki swój sposób? To znaczy tak, zdarzają się klienci, którzy przychodzą z ulicy, z ulotek. Tacy zupełnie świeży, tak? Idzie świeży. Po prostu i nagle patrzy, kredyty wchodzi. Wow, tak się zdarza też. Z internetu, z polecenia, z ulotek, tak jak już wcześniej wspominałam. Jak, ilu średnio klientów masz miesięcznie? Ile obsługujesz? O Jezu, nie sprawdzałam tego. Okay. Nie sprawdzałam tego, ale około 30 myślę, że dużo się. No właśnie, mówisz internet. Czy nasze rozwiązania do sprzedaży zdalnej pod hasłem e-finance są Ci znane? Oczywiście, już kilka uruchomionych kredytów również było. Jak mocno pracujesz na Facebooku czy na innych? Miałam nawet reklamę wykupioną, jeśli chodzi o zasięgi. No, czasami ktoś się odzywa. Jest to 10-20% twoich wolumenów? No może poniżej 10 bym tak powiedziała. Gdzieś tam te osoby starsze, które są, to one do internetu to tak nie garną się. Nie. Czy nie chwalą się, że nie korzystają? No właśnie, ale to dosyć mało, bo ty jesteś też aktywna z tego, co wiem, w innych obszarach e-commerce'owych i robisz nawet chyba relacje z tego, co mi doniesiono i aktywna jesteś bardzo na socjalach, tak jak to się mówi, a te kredyty jednak nie są mocną, czy ta część sprzedaży przez internet nie jest jakaś istotna jeszcze dzisiaj. No, na razie po prostu skupiam się na tych klientach stacjonarnie, owszem w ofercie mam tego naszego e-finesa. Mhm. Zobaczymy, co czas przyniesie, jak to będzie wyglądało. Ale planujesz rozwijać to systematycznie, czy raczej oczywiście, że tak. Od czasu do czasu coś tam za... Oczywiście. Zorganizujesz. Zawsze jak... To też w e-finesie nie musimy drukować dokumentów, nie musimy tego wysyłać. Klient do mnie dzwoni, nie mogę go obsłużyć w biurze, no to wysyłam mu link i sobie tam sam coś sprawdzam. Czy dzięki temu też docierasz do klientów dalej? Tak. Z całej Polski, czy tak. Tylko obsługujesz tych klientów, którzy po prostu nie mają w danym momencie czasu i chęci, nie, żeby przyjechać? Jeżeli ogłoszenie było, to było tak na taki szerszy właśnie obszar, nie tylko tutaj w tym miejscu, gdzie ja jestem. Okej. Okay. Słyszałem, że otwierasz drugą placówkę, nie zdradzimy jeszcze gdzie. To prawda. Aczkolwiek uspokoimy naszych widzów, że nie będzie to Aleksandrów Kujawski. Pozdrawiamy Piotra. Pozdrawiamy Piotra. Co powoduje, że bo miałeś wcześniej kilka placówek? Tak, miałam 4, 3 zostały zredukowane przez COVID-a, przez pandemię. Wydaje mi się, że ten najgorszy okres jest już za nami, więc trzeba już... Powoli się przygotowywać do tego boomu, który będzie po wakacjach. Dokładnie. Przyjmiesz placówkę razem z pracownikiem, czy będziesz kogoś Tak, z pracownikiem. Czyli już taka baza lokalnie jest zbudowana i będziesz to nadzorować i rozwijać. Zgadza się. Czyli mówisz, że to już jest dobry czas na to, żeby... Myślę, że czas najwyższy. Ruszyć do boju. O rozwoju.
Świetnie. A powiedz mi, czy jakieś oferty w ramach tych kredytów konsumenckich Ci brakuje obecnie, czy to jest to, co w zupełności wystarcza? Jeśli chodzi o kredyty i konsolidację, wydaje mi się, że to zawsze było, ja na tym pracowałam i to w zupełności mi wystarcza. Z tych produktów pozabankowych, no czasami tak jest, że coś by tam mogło być więcej, że no tam brakuje. Tam tak? Brakuje. Czyli jeszcze, tam jest pomimo, że ławka jest dosyć długa, ale, to jeszcze jakiś... Ale brakuje tam tych produktów jeszcze, więc coś by tam mogło jeszcze być, nie? Natomiast jeśli chodzi o banki, wydaje mi się, że jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Żyjemy w czasach inflacji. To jest dosyć nowa rzecz, jak na ostatnie nawet 10 lat. Wpływa to też na zachowania naszych konsumentów. Wpływa też na wzrost stóp procentowych. Powiedz mi, jak Ty z tej perspektywy widzisz drugie półrocze tego roku? Wydaje mi się, że zapotrzebowanie na kredyty będzie o wiele większe niż do tej pory, bo gdzieś ten wskaźnik tego zapotrzebowania już widzę, że rośnie. Tak naprawdę to ludzie nie patrzą nawet na koszty. Jeżeli oni przychodzą i potrzebują pieniędzy, to rzadko kto pyta, jakie jest oprocentowanie. Mhm. Czyli po prostu chcą utrzymać jakiś stan, tak. Standard swojego życia i pożyczania, tak? I pożyczania. I będą pożyczać. Czyli wbrew pozorom inflacja w naszej branży może pomóc. Może pomóc. Nam bynajmniej na pewno. Korzystamy to. Czy zdradziłabyś jakiś jeden taki swój smaczek z tej kuchni kredytowo-sprzedażowej dla osób, które zaczynają w branży albo chciałyby zrobić jakiś duży postęp, na co powinni zwrócić uwagę? Nie mam jakiegoś przepisu. Masz na pewno. Nie mam. U mnie to tak wygląda, że nawet jeżeli przychodzi do mnie klient i nie sprzeda mu żadnego kredytu, to po prostu zawsze się staram temu człowiekowi pomóc. Pokierować go po prostu, w którą stronę ma iść. I on odchodzi, tylko że ci ludzie później wracają. Polecają mnie na przykład znajomym, czy za jakiś czas po prostu gdzieś sobie wyczyszczą historię, coś pospłacają i też po latach, już po tylu latach ci ludzie wracają. Czy jednak marka, solidność, tak, taka, tylko po prostu jednak relacja, która relacja jest... Relacja uważam, że jest naprawdę ważna, nie tylko po prostu liczy się to, jednorazowa sprzedaż, tylko po prostu ta relacja, pracowanie z tymi ludźmi, że nie tylko na tobie zarobię. Ufają tobie, tak. I dzięki temu wracają i polecają ciebie też szerzej. No, uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre podejście. Czyli tak, rynek będzie rósł, warto otwierać nowe punkty kredytowe. Myślę, że tak. Powoli. Nie hura optymistycznie. Czyli przyszłość jest pozytywna. No myślę, że w naszej branży jak najbardziej. To cieszę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ela Kludera-Radziejów. Tak. Dziękujemy za kolejny odcinek.